Witajcie! Na dzisiaj zabiorę was na wycieczkę do Zatora. Tutaj kany stolica Doliny Karpia. Piękne miasteczko położone nad Skawą, dookoła otoczone stawami rybnymi. A już od niedawna Zator opanowały te dinozaury. Chybujcie, Bartko, ze mną! Hej! Hej, witaj za Justyna! Cześć! Cześć! Piotrek ze mnie. Czy to możliwe, co by w jednym miejscu spotkać dinozaury, biedronkę różnych rozmiarów, a jeszcze jakiego konia trojańskiego wleźć do środka? Mamy park dinozaurów, mamy park mitologii, mamy park owadów, park bajek, a zimą park Świętego Mikołaja w Krainie Bajek. Czy mu się bać tych dinozaurów, czy nie? Nie ma się co bać, chociaż niektóre są straszne. Ten Alozaur. Dinozaur nazywa się Allozaur. No dobra. Uwaga, bo ugryzie. Jezus Maria. Macie siłę na zwiedzanie? Tak! Ta! To krzyknijcie po góralsku tak. Hej! A jest pieruńska gadzina. Ej! Ten wcale nie jest największy. Nie? Tam dalej jest latający Eudimorfodon. A, widziałaś, to powiedz, uwidzimy takiego wielkiego ptoka. Eudimorfodon! I on się zywił rybami, wiecie? Z ciupagą na takiego ptoka. Tutaj pomiędzy tymi krzokami, drzewami, pięknie to urządzone. Tak, bo staraliśmy się, aby park wyglądał jak Jurassic Park. Ha, prawdziwy. To by naprawdę one tu zyły. Tak. Nawet bagienne. Dokładnie. Mamy część właśnie, gdzie znajdują się gady i dinozaury bagienne. Cały park jest zaaranżowany w prawdziwym lesie, jak widać. Ale człowiek się może poczuć tak, jakby tu 150 milionów lat temu był, razem z tymi dinozaurami, dokładnie, gadami. No i cóż, to nie ino ze zabawa i hihihachy dzieci piscą. Tak, naszym motto jest edukacja poprzez rozrywkę. W ten sposób chcemy dzieciakom pokazać to, czego mogłyby nauczyć się na lekcji biologii czy geografii. Tutaj mają pokazane jak na dłoni. I no pozazdrościć, że jak my mali byli, to takich parków nie było. Ale teraz to każdy może tu przyjść. Hej! A my pójdźmy dalej. Nie bój się takiego gada, bo on taki wojna, dziadzia, widzisz? Nic nie robi. W końcu my trafili do tej perełki. Jest to największy T-rex ruchomy. T-rex to tyranozaur, tak? Taki mięsożerca. Tyranozaur. To jak się go nie boicie, to ja idę go za nogę chycić. Ciekawe, czy mnie zezre, czy nie. Jak myślicie, co? Zezre? Uwidzimy. A tu jesteś siko na mnie. A tu, z niedaleko tyranozaura, to mamy co? Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, a tam 9-metrowy okaz szkieletu jankczuanozaura. Justyna, ten dinozaur to jest wielki, ale nie mamy się go co strochać, bo on roślinki ino zjadą. Dokładnie, ten dinozaur jest roślinożerny. Dinozaury mięsożerne były o wiele inteligentniejsze od tych roślinożernych, a wynikało to z tego, że musiały upolować swoją ofiarę, więc wykazywały się większym sprytem. Hej, starcy, te polowacki, dawaj ze to ciupago, ile co my do chałupy. Ej, Justyna, no to czas teraz ciupcią się przejechać. Tak, pojedziemy do parku mitologii. Pomiędzy wszystkimi parkami każdy może sobie taką właśnie ciupcią przejechać. Dominik, a widziałeś już te dinozaury? Widziałeś? I co, bałeś się? Nie? Ja się na początek bał, ale Justyna mnie uratowała, Józek się nie bał. Ale pięknie, już się czują jak w starożytności. Ruszamy teraz na rejs po parku mitologii. Jest to park całkowicie zlokalizowany właśnie na zbiorniku wodnym. I wszystko, co tutaj zobaczymy, będziemy mogli właśnie zwiedzić w trakcie tego rejsu.
jakby ktoś nie chciał płynąć, to sobie może przyjść po podejście. Tak, również można park zwiedzać, przechodząc właśnie po mostach. Jak na molo. Pływający. No to my się wszystkiego o mitologii greckiej dowiedzieli. Tak, dowiedzieliśmy się, a teraz zabiorę Was na pokaz tańczących fontan. A, to nawet samemu będzie można popróbować. Nawet samemu. Może. I popatrz, nawet kosze na śmieci są takie. Tu Demeter, Hefajsto, za tu kosz, to myślę, co to za bóg grecki. Cześć, obcy! Dajcie teraz górolowi spróbować. Przepraszam. Ja tu będę miał robić pokaz teraz, słuchajcie. I no i śmieszniejsze jest to, że jak się ręce do góry daje, to tak samo woda skoce na niebie. Rzym, 1527 km, 1299. To ja idę do karczmy, bo to ino porę kroków. Hej! Już leci ten karp po zatorsku, tak go dają? Tak, to jest nasza specjalność. Jest to przyprawiona ryba, panierowana w mące, smażona, a następnie nakładany jest farsz z pieczarek, jaja na twardo, kwaśnej śmietany i w całości zapieczony serem. O, dzień dobry, witajcie! Piotrek, dobrze, że się zjawiasz. Teraz ja dla odmiany oprowadzę Cię po naszym pięknym parku bajek i wodnych stworzeń. No to pójdźmy, wartko, bo tu widzą, że czarodziejsko, że hej! Tak, bardzo czarodziejsko, scenografia bardzo kolorowa. Przed nami alejka, niezbyt długa, a po niej domki. Domki. No, że takie czarodziejskie hałki. Czarodziejskie, bo są udekorowane. Każdy domek to inna historia i inna bajka. I każdy jeden, co tu przyjdzie, to nie ino może spacerować tą alejką, ale poodwiedzać te domki, a tam może w środku... poodwiedzać te domki, ale zanim wejdziesz do domku, to wiesz, czeka na ciebie takie super bojowe zadanie. Dobre. Każdy domek zaopatrzony jest w taką tablicę, a na tej tablicy zagadka. I żeby wejść do domku, o, trzeba odgadnąć, co to będzie za bajka. No to pierwsza zagadka, hej? Śliczna dziewczynka mała niedawno urodzona nie wie jeszcze o tym, że na 100 lat przez złą wróżkę zostanie uśpiona. No śpiąco królewna? No dokładnie. No, ty, ale mi się udało. Na terenie tego parku mieści się również taki jakby podpark, park wodnych stworzeń, nie do którego chcę Cię zaprosić i który chcę Ci pokazać. Ja nie myślał ze mnie taki rekin zezre. Widzisz? Bajkowy świat. Łoprus tego ludojada to delfiny tu jeszcze można podziwiać. I morskie jakiesik. Co? Na przykład żółwia skórzastego. A ciekawym, czy morsa tyś? Morsa też tutaj można. To chodźmy, chodźmy. Uwidzimy tego morsa. Można dotknąć złotej rybki. Można dotknąć złotej rybki, ale trzeba ją najpierw odnaleźć. Czekaj, ja wlezą przez zwierzę. Uwidzimy, jak to będzie tędy to. Zaparte. Zaparte. Złotorybka. Wiesz, gdzieś no to jest rybka taka, która nie wszystkim się pokazuje. O, no to dlatego. Sprawdzamy Twoją sprawność. To ja się już boję. A co to jest? To jest lodowisko. To jest wyjątkowe, całoroczne lodowisko. Pytanie, czy Ty potrafisz poruszać się na łyżwach w lecie? Dobre, łyżwy, kask i śmigomy. I do Mikołaja. Ciekawe, jak ja teraz do chałupy wyjadę. Chyba czaić na nogach. O! Ze mną całe szczęście syćko w porządku, a tu taki halny był, ze chałupą za to, że do góry dnem odwróciło. Hej! Hej, całe szczęście, że modliszki tak naprawdę takie wielkie nie są. Ewa, ratuj, żebym nie ona nie zezarła. Powiedz mi, jakie tu jeszcze inne owady, takich ludzkich rozmiarów, albo i większych można spotkać? Można spotkać tutaj różne owady, ale musisz wiedzieć, że w czasach dinozaurów, które odwiedziłeś kilka minut wcześniej,
owady prawdopodobnie osiągały właśnie takie rozmiary. Tak, możesz zobaczyć biedronkę, siedmiokropkę, stonkę ziemniaczaną właśnie. No to jakby takie stonki się rzuciły na ziemniocysko. Nie mielibyśmy co jeść, tak sądzę. Zobaczymy osę, zobaczymy pszczołę, zobaczymy komara. To nie ino prawdziwy park tych wielkich, wielkich powiększonych łowadów, ale i te łowady, tak, które naprawdę gdzieś można spotkać. Później, kiedy już człowiek się dokładnie wyedukuje, to ty można się pobawić na lunaparku. Leciusko! Ja całe szczęście pokonał tego dinozaura, ale to ino dlatego, że to małe dinozaurątko. Kochani, to już na dzisiaj syćko ze Zatora. Bóg wam zapłać za uwagę i do zaś. Hej!